Dzień dobry, witam z Łodzi. Jest spotkanie kamratów. Dzień dobry, Państwo Polacy? I suwerenów w sprawie stop ukrainizacji Polski. To jest temat najważniejszy w tej chwili w Polsce. Jesteśmy na żywo. Zobaczymy, co tam koledzy będą mówić. Natomiast potrzebne są takie wiece cały czas w całej Polsce, dlatego że to jest temat na czasie. Jest niestety nas trochę mało. Ja przyjechałem specjalnie z Warszawy tutaj, żeby brać udział w tym. I chyba zaraz niebawem zaczynamy. Dobrze, szanowni państwo, myślę, że możemy rozpocząć w samo południe, trochę filmowo, trochę westernowo. Otwieram oficjalnie zgromadzenie publiczne, żeby wymogom tutaj ustawy stało się zadość. Pikieta pod hasłem nie dla ukrainizacji Polski. Jesteśmy w miejscu nieprzypadkowym, bo pod siedzibą łódzkiego PiS-u kiedyś byli oznakowani, teraz nie są. Może to tak jak w starym dowcipie PRL-owskim o znaczkach z Bierutem, które się źle przyklejają, bo ludzie plują nie z tej strony, więc może dlatego to logo zniknęło. Ale proszę państwa, żarty na bok, bo sprawa jest poważna. Zacznę od takiego aspektu historycznego. Nie ma przypadków, są tylko znaki. 4 lata temu, tutaj, w dokładnie tym samym miejscu, w ramach kampanii przed wyborami samorządowymi, my jako Akcja Narodowa zorganizowaliśmy pikietę przeciwko nielegalnej przyjmowaniu imigrantów. Wtedy to był temat bardzo gorący. Rząd mówił, że nie. Samorządowcy mówili, że przyjmą. No, proszę państwa, jak to przez parę lat potrafi się zmienić optyka? Co prawda nie ma chwilowo, podkreślam chwilowo, problemu z imigrantami z krajów właśnie tego dalekiego wschodu, czy Bliskiego Wschodu, aczkolwiek jak się pojedzie do Warszawy, można odnieść wrażenie jak najbardziej przeciwne, ale po 24 lutego napłynęło do naszego kraju kilka milionów Ukraińców. I oczywiście można i nawet należy zrozumieć, że ci ludzie uciekają przed wojną, tyle że rząd Prawa i Sprawiedliwości dziwnym trafem, kiedy podnoszono względem tej poprzedniej imigracji, że to też są ludzie, którzy uciekają przed wojną, to ich nie przyjmował, a teraz przyjmuje i to przyjmuje, cytując klasyka, bez żadnego trybu. Nie wiadomo, ci ludzie najczęściej nie mają statusu uchodźcy, są tu na jakimś takim dziwnym, specjalnym statusie. Proszę państwa, pomagać trzeba. Inna rzecz, że o takim chrześcijańskim miłosierdziu to ostatnio najwięcej mówią osoby, które by się chyba porządnie przeżegnać nie potrafiły. Natomiast wszystko ma swoje granice. My ponosimy tego koszty i to koszty na każdym odcinku i ponosimy koszty, które godzą w nasze żywotne interesy. Natomiast mamy też hasła, które są już bardzo niebezpieczne. Jakieś mrzonki mówienie o tym, że nie ma granicy między Polską a Ukrainą. Według mojej wiedzy jest. Są przejścia graniczne i podobne urządzenia. Mówi się o Unii Polski z Ukrainą, co już by było dla nas kompletną katastrofą. Jest to wręcz czyn przestępczy, jest to nawoływanie do tego, żebyśmy utracili swój niepodległy byt państwowy. I temu się sprzeciwiamy. Temu się sprzeciwiamy. Sprzeciwiamy się obłędnej polityce, która czyni z Polski stronę
wojującą w działaniach wojennych na Ukrainie, gdzie my tą stroną nie jesteśmy i być nie chcemy. W naszym interesie jest doprowadzenie do pokoju, a nie rozdmuchiwanie tego płomienia, żeby on najlepiej objął i nasz kraj, a może jeszcze, żeby przywiał nam wiatr radioaktywny. Tego nie chcemy. I dlatego tu dziś protestujemy. Hasło nie dla ukrainizacji, które jako pierwszy rzucił poseł Grzegorz Braun. Hasło stop ukrainizacji jest dzisiaj problemem pierwszorzędnym. Jest problemem, z którego wynikają wszystko to, na co narzekamy. Problemy ekonomiczne, społeczne, polityczne i tak dalej, i tak dalej. O tym więcej powiedzą kolejni mówcy. Ja już teraz oczywiście dziękuję wszystkim przybyłym, że chciało im się poświęcić tą sobotę na to, żeby w tej ważnej sprawie zamanifestować. I jako pierwszego poproszę o zabranie głosu w imieniu głównego organizatora w klubu imienia Romana Dmowskiego, kolegę Jana Waliszewskiego, który jest tego klubu wiceprezesem. Czołem Wielkiej Polsce. Proszę Państwa, kilka myśli, które tutaj zostaną przytoczone. Myślę, że każdy z Was już słyszał. Natomiast jeśli chodzi o szerszy odbiór społeczny, trzeba to, co za chwilę powiem, powtarzać i jeszcze raz powtarzać. Proszę Państwa, myślę, że biorąc pod uwagę, że współczesne państwo ukraińskie buduje swoją tożsamość państwową w oparciu o dziedzictwo ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów, w oparciu przyjmuje jako swoich bohaterów Romana Szuchewycza i Stefana Banderę. Z naszego punktu widzenia jest to państwo, które buduje swoją tożsamość na ideologii wrogiej Polsce, wrogiej państwu polskiemu. Z tego punktu widzenia tocząca się wojna jest wojną, która rozgrywa się pomiędzy dwoma państwami, z których każde w jakiś sposób prezentuje ideologię wrogą Polsce, wrogą państwu polskiemu. Każde z innych przyczyn, w przypadku Rosji jest to powiedzmy ideologia imperialna, w przypadku Ukrainy jest to budowanie tożsamości na antypolskim nacjonalizmie. I tutaj warto przypominać kilka prostych ćwiczeń myślowych. Proszę Państwa, czy wyobrażacie sobie powojenne Niemcy, współczesne Niemcy, które funkcjonowałyby po 1945 roku bez denazyfikacji, gdzie stawianoby pomniki, czy też nazywano obiekty, czy obchodzono rok Adolfa Hitlera, rok Himmlera, no to są zupełnie rzeczy abstrakcyjne, zupełnie niemożliwe. W Niemczech nie wolno nawet publicznie eksponować jakichkolwiek odznaczeń wojennych z okresu nazistowskiego, z okresu hitlerowskiego. A trzeba powiedzieć, że organizacja ukraińskich nacjonalistów była wcieleniem bardzo podobnej ideologii. I pokłosiem tej ideologii stało się ludobójstwo wołyńskie. I przez wiele lat państwo polskie, zanim jeszcze ta wojna wybuchła, nie zrobiło nic, aby wywrzeć nacisk na państwo ukraińskie, żeby doprowadzić chociażby do najprostszych spraw, takich jak pochówek, ekshumacja ofiar Wołynia. To jeden wątek. Czy myślicie Państwo, że powojenne Niemcy skorzystałyby z planu Marszala czy jakichkolwiek innych planów pomocowych bez denazyfikacji?
No nie. To był warunek wstępny, warunek polityczny. I byłoby oczywiste, że zanim władujemy ogromną pomoc gospodarczą i militarną dla państwa ukraińskiego, że państwo polskie postawi warunki dotyczące chociażby no, nie propagowania ideologii banderowskiej na terenie Ukrainy. Potępienia tej ideologii w taki sposób, w jaki sposób w Niemczech w przestrzeni publicznej nie wolno odwoływać się do nazizmu. I kolejna myśl dla tych, którzy dzisiaj mówią, nie warto się odwoływać do czegoś, co jest zaszłością historyczną, bo to już 70 lat minęło, bo po co o tym mówić? Czy wyobrażacie sobie państwo, naród izraelski, naród żydowski, który zrezygnuje z pamięci o swoich pomordowanych? No nie. Każde państwo buduje swoją pamięć historyczną na pamięci o przodkach, również o tych, którzy zginęli. Z narodowego punktu widzenia jest to najbardziej oczywiste. Traktujemy naród jako wspólnotę pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. I następna sprawa. Pojawiają się tu i ówdzie już pomysły, żeby dla tych ludzi, dla tych przybyszów z Ukrainy, którzy tutaj zdecydują się zostać, żeby nadać im polskie obywatelstwo. My się temu zdecydowanie sprzeciwiamy, dlatego że będzie to czynnik destabilizacji politycznej państwa polskiego, tak jak mieliśmy to w okresie II Rzeczypospolitej. Sprzeciwiamy się pomysłom na zrobienie z Polski państwa, które jest niestabilne politycznie ze względu na mniejszości, co do których możemy sądzić, że nie będą lojalne wobec państwa polskiego. To kilka takich myśli. Jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Pamiętacie państwo zapewne, no to są, tu musielibyśmy się cofnąć gdzieś mniej więcej w okolice 10 lat wstecz, może kilkunastu, rozważania o pomocy dla Polaków przypływających z Kazachstanu. Ludzi, którzy zostali w okresie II wojny światowej wysiedleni z terenów dawnej Rzeczypospolitej, znajdują się daleko poza jakimkolwiek historycznymi granicami państwa polskiego kiedykolwiek. I w mediach słyszeliśmy deliberacje, czy gmina może przyjąć dwie rodziny, czy może pięć, no nie mówiąc o jakiejkolwiek większej liczbie, bo nas na to nie stać. Raptem okazuje się, że tak jak nie potrafimy myśleć w kategoriach polskiego interesu narodowego, tak z niezrozumiałych powodów importujemy kilka milionów obywateli obcego państwa, którzy charakteryzują się no, taką pamięcią historyczną, o której mówiłem. Temu wszystkiemu się sprzeciwiamy i po to tu jesteśmy. Myślę, że kolejni mówcy będą poszczególne wątki rozwijać. Ja dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polsce. Jeszcze teraz poproszę kolejny mówca w imieniu z kolei Akcji Narodowej, kolega Marcin Makowski. Śmierć wrogom ojczyzny! Przepraszam,
poproszę organizatorów o kontakt z policją, żeby usunęła ludzi, którzy zakłócają przebieg legalnej manifestacji zgłoszonej do Urzędu Miasta Łodzi. Ostrzegamy. Kolega Jan Waliszewski mówił o wielu ważnych aspektach związanych z tym, co się obecnie dzieje, czyli z postępującą ukrainizacją państwa polskiego. Na ziemiach, które nigdy nie należały, na których nigdy nie mieszkała ludność ukraińska, czyli na etnicznych ziemiach polskich, pojawiają się miliony Ukraińców, którzy mają poglądy w dużej części banderowskie. Według oficjalnych badań ponad 80% współczesnych mieszkańców Ukrainy uważa Stefana Banderę i organizację ukraińskich nacjonalistów oraz ukraińską powstańczą armię OUN-UPA za pozytywne organizacje i pozytywne osoby. Jest to fakt potwierdzony przez ukraińskie biura badania opinii publicznej. Ten proces następuje, powiedziałbym, w tej chwili bardzo szybko, bo jeszcze 5-7 lat temu nie było takich danych, tak? Te dane były na poziomie około 50%, także jest to zastraszający sposób, można powiedzieć, denazyfikacji współczesnej Ukrainy przez oficjalny kult Stefana Bandery i Żuchewycza, Klaczyńskiego i innych ludobójców, którym się stawia pomniki, szkoły na Ukrainie są im nadawane szkołom imiona tych osób, gdzie są ulice, gdzie pozdrowienia banderowskie, które również, jak wiemy, zostały wprowadzone w Polsce oficjalnie i których się nie ściga, są na porządku dziennym. Nie wiem, czy ktoś z Państwa rozmawia z Ukraińcami w Polsce. Ja osobiście rozmawiam i coś się dowiaduję. Byli tacy, z którymi rozmawiałem, którzy mówili, że na Wołyniu nie było ludobójstwa, nie było rzezi, tam była wojna pomiędzy Armią Krajową a ukraińskimi partyzantami, a ziemia ta należała do Ukraińców od Rusi Kijowskiej. Oni mają taką świadomość historyczną i jest to robione w sposób taki, że się uczy dzieci już od przedszkola. Także nie ma możliwości, żeby ci ludzie tutaj się z nami zasymilowali, żeby ci ludzie byli wobec nas przychylni. Przerzucenie przysłowiowej wajchy w kierunku antypolskim, bo ten cały ruch jest przede wszystkim antypolski, jest kwestią tylko nadania hasła, tak? Kiedy to będzie w ich interesie. Zwróćcie uwagę Państwo, że oni się tutaj nie obnoszą oficjalnie z banderowskimi, na przykład z tą szmatą czerwono-czarną ukraińską, banderowską. Wiedzą doskonale, co to znaczy. Natomiast śpiewają utwory związane z, jak Czerwona Kałyna, tak? Czy też gloryfikują pułk Azow neonazistowski, który również jest pułkiem odwołującym się do dziedzictwa banderowskiego, który organizował we Lwowie demonstracje antypolskie przeciwko, jak to oni nazywają, polskim panom. Z nich się robi bohaterów. W Łodzi, w bibliotece nazwanej skądinąd, od niedawno odnowionej bibliotece Tuwima miejskiej, przez Tuwima przez V, tak, jak Państwo będziecie szukać, miała miejsce wystawa zdjęć i filmów z zakładów Azow, nakręcona przez Azowca, gdzie podkładem muzycznym do tego filmu, można to zobaczyć na stronie facebookowej tej biblioteki, jest ni mniej, ni więcej tylko hymn ukraińskich nacjonalistów, który kończy się słowami takimi, że Adna
soborna Ukraina od, od Sanu po Kaukaz, czyli można powiedzieć, że polska oficjalna instytucja, nie jedna, tak, gloryfikuje organizację, która śpiewając takie pieśni, Wazowie, bo są takie relacje, gdzie oni te pieśni tam śpiewali, okazuje się, że polska organizacja będąca finansowana, jakieś właśnie biblioteka finansowana z budżetu Urzędu Miasta gloryfikuje organizację, która stoi jakby na... Ma program polegający na tym, że kwestionuje nasze granice etniczne i państwowe aktualne, jakie są na dzień dzisiejszy w Polsce. Jest to niemożliwy skandal, bo to jest zdrada interesu narodowego i przestępstwo. Takie przestępstwa odbywają się na dzień dzisiejszy. Nie wspomnimy tutaj o, znaczy było wspomniane, ale jeszcze dopowiem o sytuacji ekonomicznej. Ponosimy, jak wiemy, gigantyczne koszty. Nie mamy w tej chwili węgla, gazu, ropy. Mamy finansować nie swoją wojnę w interesie ludzi, którzy gloryfikują nazizm i gloryfikują banderyzm. Banderyzm ma bardzo duże proweniencje właśnie z kierunku narodowego socjalizmu. Teoretyk ukraińskiego nacjonalizmu Donsow właśnie się do narodowego socjalizmu niemieckiego również odwoływał. W związku z czym to, co zostało zwrócone uwagę, nadanie obywatelstwa tym ludziom, a do tego zmierza PiS, grozi tym, że będziemy mieli w Sejmie, na ziemiach, podkreślam, piastowskich, my nie mamy granic z okresu międzywojennego, gdzie rzeczywiście na wschodzie była ludność ukraińska, etniczna, tak, która tam mieszkała no, właściwie od wielu lat, od setek lat. Tu oni nie mieszkali, natomiast oni będą tu w naszej piastowskiej Polsce, w granicach piastowskich, mieli swoją reprezentację parlamentarną. Mieli swoją reprezentację w samorządach. Nie możemy do tego dopuścić, gdyż to spowoduje, że największe osiągnięcie, jakie i cały ofiara Polaków w czasie II wojny światowej, odzyskanie tak zwanych ziem macierzystych, czyli kresów zachodnich, północnych, Prus wschodnich, czyli naszych dawnych ziem piastowskich, stanie się w tym momencie zaprzepaszczone. Także najważniejszą rzeczą, jaka jest, to jest zatrzymanie ukrainizacji. Niech wracają do siebie, niech nam nie zaniżają płac, niech przedsiębiorstwa ich nie preferują. Nie możemy być we własnym kraju obywatelami trzeciej kategorii. Na to nie ma zgody. Także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, jak mówimy o ukrainizacji, to nie może zabraknąć przedstawicieli organizacji, która tą książeczkę wydała. Zachęcam do zapoznania się, tu gdzieś panie rozdają, więc w imieniu Konfederacji Korony Polskiej głos zabierze Zbigniew Kamiński, koordynator tutaj. A, dobra, Oktawian Krakowi, przepraszam. Szczęść Boże. Od czego by tu zacząć? Tak naprawdę chyba trzeba zacząć od tego, co się dzieje chyba teraz na chwilę obecną, że to, co widzimy w polskim Sejmie, gloryfikowanie oczywiście bandupa, sprowadzanie Ukraińców na preferowanych warunkach na temat dostępu do lekarzy. No i oczywiście jeszcze w dodatku trzeba dołożyć do tego obchodzenie się z naszym przewodniczącym, panem posłem Grzegorzem Braunem, którego wszyscy uważają, że nie kto inny, tylko to on donosi na Rosji, na nasz kraj. Chciałbym tylko spojrzeć na to troszeczkę inaczej. Rosji nie trzeba nic dowodzić. Wystarczy, że ktoś mieszka w Polsce, patrzy na to, co się dzieje politycznie i wie, kto rządzi. My bardzo mocno sprzeciwiamy się temu, żeby
oni byli na pierwszym miejscu, żeby dostawali PESEL, żeby dostawali obywatelstwa. Oczywiście nie mówimy, że nie, ale to wszystko musi mieć ręce i nogi. Nie może być tak, że po roku czy pół roku dostanie PESEL, a po trzech latach on może głosować. Uważam, że żeby zostać obywatelem Polski, trzeba minimum 15-20 lat utożsamiać się z Polską, żyć i kulturowo rozwijać się w Polsce. Nie możemy nadać obywatelstwa polskiego osobie, która gloryfikuje Banderę, morderstwa ludobójstwa. I tak naprawdę powinniśmy ich, nie wiem, może troszeczkę uczyć, no, może trochę uświadamiać. W pracy mam, akurat zdarza mi się to dosyć często z nimi pracować. Oni bardzo dużo też nie wiedzą, ale wiedzą, mają przekładaną też historię i oni uważają, że tam była wojna i w trakcie wojny wszystko się może wydarzyć. Bardzo bym chciał też wszystkich jakby powiedzieć wszystkim, że nie możemy też mieć pretensji do tych ludzi, którzy tu przyjeżdżają niektórych. Niektórzy naprawdę przyjeżdżają i chcą pracować, pracują, płacą 2-3 tysiące, ale 90% to jest tak zwanych cwaniaków ukraińskich, na których niestety nie mamy wpływu. Ale to cwaniactwo ich polega na tym, że nasz rząd, który jest, tak naprawdę daje im pieniądze na to, żeby oni cwaniakowali. To z naszych podatków, z naszych zarobków my o nich dbamy. Nie wiem, co tu jeszcze więcej powiedzieć. Żyjemy wśród nimi. Widzimy, co się dzieje, tak? Okej. Widzimy, co się dzieje. Zajmują nasze parki, place zabaw. Dzieci zaczynają się bać chodzić na plac zabaw, do parku. Idźmy w niedzielę do parku, gdzie 90% jest zajmowanego miejsca przez obywateli za wschodniej granicy. Spójrzcie na to, co się dzieje. Przyjeżdżają do Przemyśla tylko i wyłącznie po zasiłki. Oni tylko idą po zasiłek, wracają do siebie i przyjeżdżają po kolei. My nic, tylko pakujemy dużą kasę naszą w ich rozwój tak naprawdę faszyzmu ukraińskiego. My jesteśmy przeciwni temu. Tyle chyba z mojej strony. Szczęść Boże. To teraz poproszę jeszcze kolegę Jarka z Łódzkiej Brygady Wolności. Witam, nie jestem dobrym mówcą, ale powiem jedno. Chyba z 3 miesiące temu pewne kobiety powiedziały, że boją się chodzić po parkach z tego względu, że o godzinie 12-14 pijane grupy przybyszy ze wschodu po prostu terroryzują miejsca jak parki, stawy Jana, stawy Stefańskiego. Pomysłem naszej jednej z koleżanek było to, żeby po prostu przejmować miejsca grillowe, przez co pokazywaliśmy, że jednak Polacy też, pomimo że pracują, mają czas wyjść, spotkać się ze sobą. Zgłaszałem na policję, bodajże to było na Teofilowie, gdy przemawiał jeden z radnych, nie będę mówić jakiej partii. Oni nie widzieli problemów na przedszkolach, w parkach, nawet policja, której to zgłaszałem, patrol dwóch panów, jedna pani, przyznały mi po 5 minutach rację, że rzeczywiście jest problem. Ja chodzę z pałką teleskopową, przyznali mi rację, że teraz doszliśmy do takich czasów, że trzeba takie rzeczy mieć przy sobie, bo nie wiadomo co i jak. Także tyle w moim imieniu i także tak jak całej naszej grupy. No, staraliśmy się co tydzień chodzić, zebraliśmy dużą grupę ludzi. Naprawdę, godzina 12-14, gdzie ja jestem Polakiem i dla mnie w miejscu publicznym, gdzie policja przechodziła, pili, wracali głowy. Dla mnie to było po prostu coś nie do zrozumienia, jak to jest, że ja pracuję, wyjdę na piwo, usiądę na ławce, nie jestem pijany i mam mandat. A tutaj przymykane oczy były. Także szkoda słów. Dziękuję bardzo. Wspominałem na początku o tej pikiecie sprzed lat 4, kiedy mówiliśmy o imigracji z Bliskiego Wschodu, chociaż wtedy na tym konkretnym wydarzeniu go nie było, ale można powiedzieć, że w tej sprawie zawsze stawał po naszej stronie i teraz też staje po naszej stronie nasz przyjaciel, doktor Nabil Al-Malazi, którego jeszcze teraz bym poprosił jako ostatniego mówcę. Mimo że nie jest pochodzenia polskiego, myślę, że jest lepszym Polakiem niż wielu tych, którzy nas tu mijają. Dzień dobry Państwu. No temat jest naprawdę
na bieżąco temat ukrainizacji w Polsce. Wszystko zapowiada na to, że nasi rządzący, ci, którzy rządzą Polską w tej chwili, już przestali się wstydzić po prostu pewnych działań i zaczynają dogłębnie iść w tym kierunku. Ja chciałem odnosić się do tego, że tam ci granica jest między nami a tak dalej. Kiedyś, któregoś roku, jechaliśmy grupą 20 osób do Futry Pieniawskiej. Koło Lwowa chcieliśmy złożyć hołd. To było w rocznicy śmierci kilka tysięcy Polaków przez grupy UPA ukraińskie. Byliśmy na granicy o 8 rano. Dopiero nas puścili koło 2 po południu, a o 1 miało być uroczystości. Dojechaliśmy na miejsce, gdzieś koło 18 było ciemno, ale myśmy obchodzili, złożyliśmy kwiaty. Natomiast strona ukraińska zawróciła 8 osób z 20. 8 osób z naszej grupy 20-osobowej zawróciła. Wiedząc, gdzie oni jadą i dlaczego. Także takie stosunki cały czas były z tym wschodnim sąsiadem, tak zwanym. Chciałem jeszcze tam odnosić się do pewnej sugestii kolegi. Ja bym tutaj powiedział, że polski naród się może na Ukrainie nie ma takiego narodu. I przestańmy o tym naprawdę mówić. Nie ma takiego narodu. Nie ma narodu żydowskiego. Bo jeżeli jest naród żydowski, to jest naród chrześcijański, jest naród muzułmański. A ci, którzy przyjechali tutaj do Polski, którzy wyznają judaizm, to są Chazarzy. Może być naród chazarski na przykład, bo to jest istniał. To są Chazarzy. I to doprowadza nas do pewnego momentu. Przestańmy mówić o antysemityzmie. Nie ma Semitów wśród tych Chazarów, którzy tutaj rządzą albo w Palestynie. Nie ma. Nie ma Semitów. Semitami to są Palestyńczycy i antysemitami są przede wszystkim ci, którzy właśnie gnębią naród palestyński, który stworzył ten kraj od tysięcy lat. Chciałem wrócić do historii trochę, może nie na temat w tej chwili, ale Jerozolima była budowana przez Palestyńczyków 5000 lat przed naszą erą. A kiedy Abraham zjawił się? 1900 lat przed naszą erą, czyli 3000 lat, 3100 lat po budowaniu Jerozolimy. A Żydzi, to znaczy, no nie wiem, czy oni byli Żydami wtedy, czy ten klan, który został wygnany z Egiptu, to został wygnany 1100 lat przed naszą erą. 1100 lat, czyli 800 lat po zjawieniu się Abrahama. I teraz prowadzi się taką politykę, żeby abrahamiczne jakieś porozumienie zrobić. Tu nie chodzi o to. Chodzi o to, że Ukraina już jest pod patronatem chazarskim, nie powiem żydowskim też. 12 osób, w tym prezydent Ukrainy, premier Ukrainy, mają obywatelstwo izraelskie. To się nie zdarza nigdy w życiu. Nigdy w żadnym kraju 12 osób obcego państwa, mającego obywatelstwo obcego państwa, rządzi tym krajem. I po prostu determinują narody, które chcą odłączyć się, już się odłączyły i już na to nie ma powrotu od tego klanu chazarskiego. Tutaj planuje się dla Polski to samo. Planuje się dla Polski, nie wiem, jakieś tam Międzymorze, Trójmorze. Tu chodzi o to, żeby po prostu zachodnia Ukraina
i Polska były tym drugim Izraelem. Drugim Izraelem. I dlatego mówi się o Polin, o Polinie i tak dalej. Ja przypominam też, jak kiedyś, to znaczy cały czas, uczą nasze dzieci, że przyjechali tu Żydzi do lasu, pustego lasu, nie ma nikogo, to jest w niczyjej własności i objawił im się Bóg, powiedział tu Polin, tu spożywacie. I dlatego, tak jak w Palestynie, tam była pustynia całkowita i tam nikogo nie było i oni tam pojechali i okupowali i są największymi antysemitami właściwie. A tutaj w Polsce kłamią, mówiąc o antysemityzmie wśród Polaków. Ja powiedziałem, że jeżeli ktokolwiek powie do jakiegoś mojego rodaka, Polaka, że jesteś antysemitą, niech przyśle go do mnie, niech on mi udowodni, że jest semitą. Przede wszystkim. Ale wracając do Ukrainy, nie będę przedłużał tutaj, bo wiem, że mamy mało czasu. Wracając do Ukrainy, to jest to, ci, którzy emigrują tutaj, uciekają do Polski, to są wszyscy z zachodniej Ukrainy, czyli tej zamożnej, tam gdzie nie ma wojny. Tutaj. Natomiast ci ze wschodniej, tam gdzie jest wojna, oni uciekają do Rosji. Możecie o nas mówić, że jesteśmy ruskimi agentami, tak jak o Braunie na przykład, że on tam donosi i tak dalej. A przypominam tylko jedną rzecz, która zdarzyła się kilka dni temu. Ambasador Federacji Rosyjskiej został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i zaproponowano mu rozłam, żeby on po prostu wyłamał się z polityki rosyjskiej i on wtedy dostanie jakąś tam pomoc. I to jest na internecie, możecie to oglądać. To jest naprawdę, to jest już, zaczyna się naprawdę nudne takie postępowanie. Powinniśmy się koordynować, kooperować, żeby przystartować, czyli startować do wyborów, najbliższych wyborów. Naprawdę musimy nie patrzeć na jakieś małe różnice, drobne różnice między organizacjami, stowarzyszeniami, partiami narodowościowymi, patriotycznymi. Tylko trzeba iść do przodu razem. Idziemy w jednej, po jednej stronie, w jednym kierunku. I to jest mój apel do was wszystkich. Cały czas właśnie tak apeluję i myślę, powinniśmy to zrobić, bo nie ma czasu. Naprawdę, jeżeli my nie wywalczymy tą Polskę, to nasze dzieci nie będą miały o co bać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Będziemy się zbliżać do końca, ale jeszcze myślę, że jest nas tu wystarczająca ilość, żeby parę haseł wykrzyczeć, więc żeby nie wyszło tak smętnie. Wielka Polska Narodowa! Wielka Polska Narodowa! Wielka Polska Narodowa! Wielka Polska Narodowa! Tu jest Polska, nie Ukropol! 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 Szanowni Państwo, między hasłami będzie jeszcze takie moje słowo końcowe, takie didaskalia, to co nie padło. Proszę Państwa, mamy taką bardzo nieciekawą sytuację, bo niektórzy powiedzą, a czemu ich tutaj tak mało, dlaczego? Proszę Państwa, ludzie się boją, coraz więcej ludzi się obawia o swoje miejsca pracy, o to, że jakiś ośrodek monitorowania tego i owego na nich doniesie. Oni się boją, mimo że myślą tak jak my. Dlatego my musimy być tym kamyczkiem, który poruszy lawinę. Nie możemy się dać zastraszyć. Proszę Państwa, polskojęzyczni miłośnicy banderyzmu mnie osobiście dwa razy próbowali pobić, ale nie zamierzam przestać. Mogą mnie dopaść jeszcze raz i jeszcze raz. Mogą mnie nawet zabić, ale to nie zatrzyma tego, że będziemy stać w obronie polskich interesów. Nie zatrzymają żadne ataki polsko-ukraińskich grup mieszanych, tak jak to miało miejsce w Warszawie,
kiedy atakowano kolegę Krystiana Jachacego, to nas nie zatrzyma. Polak w Polsce, gospodarze! Polak w Polsce, gospodarze! Polak w Polsce, gospodarze! Polak w Polsce, gospodarze! Szanowni Państwo, to będzie hasło manifestacji patriotycznej 11 listopada we Wrocławiu. To będzie hasło tej manifestacji, gdzie niestety mamy też polityków, którzy uważają się za... a mówią o tych, którzy chcą upamiętniać rzeź wołyńską, że są skór, nie będę kończył. Mamy... nawet Polskie Państwowe Radio się nabiera i przez kilka godzin zachwycało się tym, że tegoroczny Marsz Niepodległości pójdzie pod wspólną flagą polską i ukraińską, a ktoś tam nawet jeszcze dorzucał, żeby poszedł pod opozycyjną flagą białoruską. To są marzenia pseudoelit III RP. To są marzenia rządu warszawskiego, którego ja osobiście za klasykiem nie nazywam polskim. Polska antybanderowska! 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 Mamy tutaj taką wycieraczkę, ale proszę, żeby po zakończeniu manifestacji ją posprzątać, nie śmiecić. Nie śmiecimy, dbamy o czystość naszego miasta. Praca w Polsce dla Polaków! 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 Proszę Państwa, to tyle. Ja może tylko jeszcze powiem na koniec, że tutaj tam ktoś krzyczał precz z faszyzmem. Ja powiem tyle. Jeśli chce szukać faszyzmu, to myślę, że gdzieś we Lwowie by bardzo łatwo znalazł. Tak, tak, a to niestety jest. Tak. Dobrze, proszę bardzo, jeszcze odtawianie na koniec. Wiesz, tam tylko taki list, notatkę, prośbę do wszystkich, tak? Że Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zachęca również do udziału w Marszu Niepodległości 11 listopada w Warszawie. Przypominamy, że nie jest to marsz Roberta Bąkiewicza, atakującego w ostatnim czasie polskich mężów stanu z Konfederacji Wolność i Niepodległość, ani marsz promotorów Ukropolu, który wypływa z uzewnętrzniła się w formie tegorocznego plakatu Marszu Niepodległości. Tylko wielka manifestacja polskich patriotów, którym zależy, żeby Polska była Polska. W imieniu Grzegorza Brauna zachęcamy do udziału, żebyśmy nie pozwolili na zawłaszczenie tego doniosłego patriotycznego wydarzenia. Szczęść Boże. Ja co prawda mam inne zdanie, ale to właśnie pokazuje, że potrafimy się w ramach jednej manifestacji pięknie różnić i to bardzo dobrze. I myślę, że zakończymy odśpiewaniem roty. Baczność. Nie rzucim ziemi, stąd nasz ruch. Nie damy pogrzeć powych polskim królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli żył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie zawieruta. Twierdzą nam będzie każdy wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Nie będzie, nie jest wróg.
tak nam dopomóż Bóg. Nie damy miana Polski znieść, nie pójdziem żywo w trumnę na polski imię, na jej cześć. Podnosim czoła dumne, odzyska ziemię dziadów wnuk. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Spocznij pochymnie. Jeszcze zanim rozwiążę, to tylko ogłoszenie parafialne. Wielkim zagrożeniem jest ukrainizacja i dlatego zachęcam do zapoznania się jeszcze raz z tą broszurką Stop Ukrainizacji Polski. Ona gdzieś tu być może jeszcze jest, a jak nie, to jest w internecie. Proszę bardzo. I szanowni państwo, natomiast dużym zagrożeniem też dla nas jest globalizm. My się tym też zajmujemy i zapraszam z kolei na wydarzenie takie bardziej siedzące, spokojniejsze, w przestrzeni zamkniętej, w najbliższy piątek o 18 przy Narutowicza 86. Spotkanie na temat niejakiego Juwala Harariego i jego ideologii z profesorem Wielomskim i jego szacowną małżonką. Jeszcze raz piątek, 18 Narutowicza 86. Tyle ogłoszeń. Zgromadzenie uważam za zamknięte. Dziękuję państwu jeszcze raz za przybycie. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem!